Łamania nerwowego stali się niezdolni do pracy. Wszystko to sprawia, że aresztowanie nie jest już traktowane, jak jeszcze przed rokiem, jako hańba, lecz jak nieszczęście nie gardzi się aresztowanymi, lecz im się współczuje. Odcinek 25. Sześć. Absolutna władza despoty w każdym momencie to Stalin wybierał metody działania. Naciskał Jeżowa, by ten dostarczał mu coraz to nowych informacji na temat zdrajców i szpiegów i przedkładał listy podejrzanych. Nikt ze ścisłych współpracowników Stalina nie bywał w biurze dyktatora tak często jak Jeżow w 1937 roku. W owym roku, roku terroru, Stalin nie zajmował się niczym innym, niż tylko sprawą represji i mordów. Przestał rządzić. Chciał dokończyć dzieło zniszczenia. W czerwcu 1937 roku, kiedy terror osiągnął swoje apogeum, Jeżow codziennie kładł na biurku Stalina protokoły przesłuchań i sprawozdania NKWD, doniesienia denuncjatorów i listy z nazwiskami funkcjonariuszy partyjnych i państwowych przewidzianych do rozstrzelania. Stalin czytał przygotowane materiały, podkreślał w nich pewne sformułowania i pozostawiał na marginesach uwagi dotyczące tego, co ma się stać z osobami widniejącymi na listach. Decydował nawet, jakie zarzuty należy postawić osobie skazywanej na śmierć. Kiedy w lipcu 1937 roku szef partii Tadżykistanu zawiadomił Stalina, że przewodniczący Centralnego Komitetu Wykonawczego tej Republiki Szotemor został wykluczony z partii z powodu swojej działalności kontrrewolucyjnej. Stalin zaznaczył własnoręcznie u dołu pisma, że Szotemora należy wykluczyć z partii jako angielskiego szpiega. Nikt nigdy się nie dowie, czy Stalin czytał uważnie listy kandydatów na śmierć. Nie byłoby jednak zgodne z jego charakterem podpisywać je bez sprawdzenia. Czy NKWD wypełniła sumiennie swoje obowiązki? W kilku przypadkach Stalin zmienił karę śmierci na karę więzienia, albo wykreślił z listy jakieś nazwisko. Najczęściej jednak, jednym pociągnięciem pióra, posyłał na śmierć wszystkich, których nazwiska znajdowały się na listach skazanych. Tylko 12 grudnia 1937 roku skazał w ten sposób na śmierć. 3167 ludzi. Między lutym 1937 a październikiem 1938 roku Stalin otrzymał 383 listy, na których łącznie znajdowało się 44477 nazwisk wysokich funkcjonariuszy państwowych, oficerów służby bezpieczeństwa. I oficerów armii. Z tej liczby zatwierdził 38 955 wyroków śmierci przez rozstrzelanie. Dla Stalina nie było przy tym istotne, by aresztowania szpiegów i zdrajców były oparte na pewnych dowodach. Każdy mógł być zdrajcą, i dlatego organy musiały zabić możliwie największą liczbę ludzi. By nie mógł ujść z życiem żaden potencjalny wróg. Niektórzy myślą, argumentował Stalin 2 czerwca przed Radą Wojskową, że wrogiem może być tylko ktoś, kto jest elementem społecznie obcym i kto w przeszłości stał po stronie trockistów. Takie ujęcie sprawy jest błędne, niemarksistowskie i biologiczne. Czyż nie wiadomo, że Lenin pochodził z warstwy szlacheckiej? Że Engels był synem fabrykanta, a Czernyszewski synem popa? Felix Dzierżyński i Andrzej Andrzejew, w końcu członek biura politycznego, podzielali niegdyś poglądy trockistów, nigdy jednak nie byli nielojalni. Inni natomiast powoływali się na swoje proletariackie pochodzenie, a okazali się szujami. Nie należy oceniać ludzi po tym, skąd pochodzą. Lecz po ich czynach. Wystąpienie Stalina nie pozostawiało żadnych wątpliwości. Każdy mógł być wrogiem zarówno robotnicy, chłopi, jak i wysoko urodzeni i kułacy a zwolennicy Stalina tak samo jak trockiści. Narzędzie działania mogło więc być tylko jedno terror niebywałych rozmiarów który niby oczyszczający tajfun Przetoczy się przez cały organizm państwa i dotrze do najodleglejszych jego zakątków, tak by żaden wróg nie mógł się ostać. Władza absolutna Stalina wyrosła z bezgranicznych rozmiarów terroru. Kiedy funkcjonariusze i urzędnicy donosili na siebie nawzajem i z lęku tracili zdrowie, Stalin mógł odgrywać rolę pana życia i śmierci każdego obywatela. Z rzadka zwoływał komitet centralny i biuro polityczne. On sam był teraz komitetem centralnym. Czasem wprawdzie kazał podpisywać członkom KC rozkaz dotyczący kolejnej represji, lecz dokumenty te dostarczano im do podpisania. Wszystkie najważniejsze decyzje Stalin podejmował w kręgu zaufanych ludzi, bądź to w swoim gabinecie na Kremlu, bądź na daczy w Kuncewie na obrzeżach Moskwy, gdzie zapraszał swoich przyjaciół, by z nimi jeść. I pić. W połowie 1937 roku Stalin mógł już czynić to, na co jeszcze przed rokiem potrzebował zgody pozostałych członków KC. Nie pisał już żadnych listów, ponieważ każdy wiedział, co należy zrobić, żeby go zadowolić. Teraz wystarczyło jedno skinienie dłonią albo jedna aluzja, a pretorianie śpieszyli, by zlikwidować tego, kogo despota nie mógł znieść w swoim otoczeniu. Niepotrzebne było żadne uzasadnienie. Kiedy Stalin zdecydował o usunięciu z biura politycznego Jana Rudzutaka i rozstrzelaniu go, nie potrzebował niczyjej zgody. Stalin zawsze miał z Rudzutakiem dobre kontakty, mówił po latach Mołotow. Ale wtedy kazał go rozstrzelać. Od swoich pomocników Stalin oczekiwał bezwarunkowego podporządkowania oraz samopoświęcenia się w imię lojalności. Kto okazywał się nielojalny, naruszał kodeks honorowy męskiej grupy przysiężonych, znany Stalinowi z czasów młodości w Gruzji. Przyjaźń i osobista lojalność miały dla niego inne znaczenie niż dla europejskich bolszewików. Jego wyobrażenia o przyjaźni ukształtowały się w niepewnych czasach wojny i okrucieństwa, kiedy oznaką mądrości było niedowierzać ludziom, których się nie znało. I których nie można było sprawdzić. W tak niepewnym otoczeniu o czyjejś przyjaźni można się było przekonać tylko poprzez jej dowody. Trzeba się nawzajem szanować i móc na sobie polegać, pisał Stalin we wrześniu 1931 roku do Ordzonikidze. Trzeba nie tylko żądać, by nas respektowano, lecz trzeba też respektować innych. Mówię o członkach naszego przywódczego kręgu, który nie utworzył się przypadkowo i który musi pozostać nierozerwalną jednością. Wtedy wszystko pójdzie dobrze. Kto sprzeniewierzył się wierności, tracił honor, ponieważ zdradzał najwyższe dobro, niezłomną przyjaźń między mężczyznami. Modelem władzy była dla Stalina grupa bandycka, w której panowały zasady podobne do tych, jakie obowiązywały w szanowanym społeczeństwie. Latem 1932 roku Stalin zaprosił niemieckiego komunistę, Hańca Neumana i kilku jego towarzyszy na kolację do swego domu na wsi w pobliżu Soczi i odegrał przed nimi groteskowe przedstawienie. Na Neumanie wywarło to w każdym razie piorunujące wrażenie. Wspomina jego żona. Przed willą było zgromadzonych wielu gości, kiedy na taras wyszedł stary kaukaski chłop. Stalin serdecznie go powitał i, spełniając obowiązki gospodarza domu, przedstawił go obecnym w następujących słowach. To jest towarzysz X, mój zamachowiec. Zgromadzeni patrzyli w górę na taras, skonsternowani, nie rozumiejąc o co chodzi. Na co Stalin protekcjonalnym tonem wyjaśnił, że człowiek stojący na tarasie niedawno dokonał zamachu, by jego Stalina zamordować. Na szczęście, dzięki czujności GPU, jego zamiar się nie powiódł i został skazany na śmierć. Jednak on Stalin uznał za słuszny łaskawic starego człowieka, który działał jedynie z powodu nacjonalistycznego zaślepienia. I żeby niedoszły sprawca zamachu mógł się przekonać, że wrogość raz na zawsze została pogrzebana, zaprosił go tu do Macesty jako gościa. W trakcie tych długich wyjaśnień, stary człowiek stał przed zgromadzonymi gośćmi Stalina ze spuszczoną głową i wzrokiem wbitym w ziemię. Stalin mógł kazać ludzi zabić, a mógł darować im życie. Wszystko zależało od jego nastroju. I wszyscy obecni, świadkowie tej inscenizacji, pojęli, że Stalin jest również panem ich losu. Neumann został pięć lat później, w listopadzie 1937 roku, zastrzelony w Moskwie. Stalin stał się panem życia i śmierci, ponieważ nikt nie śmiał mu się sprzeciwić. Jego przyjaciele stali się jego klientami, którzy nie mieli innego wyboru, jak tylko podporządkować się regułom swojego patrona. Idea wierności Stalina stała się ideą posłuszeństwa w związku mężczyzn połączonych więzami lojalności. Tam jednak, gdzie wymaga się wierności, pojawia się też z czasem podejrzliwość i nieufność. Stalin nie mógł oczywiście oczekiwać od swoich pomocników, że oddadzą mu się do dyspozycji dobrowolnie i bezwarunkowo, a ich osobowości rozpłyną się. Żeby zatem czynili to, czego od nich żądał, nastawiał ich wzajemnie przeciw sobie, powierzał im dokonywanie ciężkich zbrodni, i tym samym poddawał próbie. Stalin był w najwyższym stopniu ostrożny i czujny, wspominał Kaganowicz 40 lat później, kiedy wyjaśniał historykowi Kumaniewowi, dlaczego wydał Stalinowi własnego brata. Mikojan wspominał, że Stalin mu nie dowierzał, choć znał go z Kaukazu od najdawniejszych lat. Latem 1937 roku, kiedy w Erywaniu nadzorował aresztowania armeńskich komunistów, Podczas obrad Komitetu Centralnego zdarzyło się coś niezwykłego. Nieoczekiwanie dla mnie na sali pojawił się Beria. Wszedł, kiedy wygłaszałem mowę. Pomyślałem, że Stalin kazał mu przyjść, żeby tam, na tym plenum mnie aresztował. Mam nadzieję, że udało mi się jednak ukryć zdenerwowanie i że on tego nie zauważył. Tylko ten. Kto był gotów złożyć dyktatorowi ofiarę, mógł zdobyć jego zaufanie. Stalin kazał aresztować i zabić pełniących wysokie funkcje w strukturach administracyjnych sowieckiej gospodarki braci Ordzjonikidzego i Kaganowicza. Kazał aresztować synową Nikity Chruszczowa, a także syna fińskiego przywódcy komunistów i funkcjonariusza Kominternu Otto Kusinena i żonę jego sekretarza Poskryobyszeba. Kazał też wysłać do obozu żonę Kalinina, nominalnego premiera państwa, bo doniesiono mu, że wyraziła się o nim pogardliwie. W 1938 roku doprowadził również do samobójstwa żony Nikoła Jajerzowa, zanim jeszcze jej mąż, wszechmocny wówczas szef NKWD, popadł w niełaskę. Po wojnie nawet Mołotow musiał złożyć ofiary. Stalin wydał nakaz aresztowania towarzyszki życia Mołotowa i skazania jej na pobyt w obozie. Do męża wróciła dopiero po śmierci tyrana. Kalinin, Kaganowicz i Mołotow zdali egzamin, ponieważ natychmiast zgodzili się na aresztowanie swoich żon i krewnych. Uznali prawo Stalina do wystawienia ich na taką próbę. Macie, pisał kiedyś do Stalina Kaganowicz, nie tylko oficjalne, polityczne prawo. Lecz także koleżeńsko-moralne prawo wydawać rozkazy temu, kogo uformowaliście politycznie, to znaczy również mnie, waszemu uczniowi. Kto przetrwał te psychiczne szykany, wymierzone teraz przez dyktatora swojemu otoczeniu, dowodził, że wierność wobec wodza jest dla niego czymś ważniejszym niż związki i lojalność wobec własnej rodziny. Tylko ktoś, kto zachował niewzruszoną równowagę, Mógł pozostać w gronie przyjaciół Stalina. Nikt nie wiedział z góry, co Stalin uczyni i jak się zachowa, zarówno wobec zwolenników politycznych, jak i wobec przyjaciół i krewnych. Na tej niepewności i nieprzewidywalności kolejnych posunięć i decyzji opierał się system stalinowskiego despotyzmu. Stalin kazał mordować nawet swoich bliskich krewnych. Stanisław Redens który był jednym z najważniejszych oficerów NKWD i mężem szwagierki Stalina, Anny Aliłujewej, został na polecenie wodza zamordowany bez wiadomego powodu. Czasami jednak wydawało się, że Tyran przypominał sobie o swoich kaukaskich przyjaciołach z młodości, bo posyłał im pieniądze albo ratował życie. W 1937 roku aresztowany został przyjaciel Stalina z Gruzji, Siergiej Kaftaradze. Oskarżono go o planowanie zamachu na Stalina razem z budu Mdwivanim. Aresztowano nawet żonę Kaftaradze Sofię i podobnie jak jej męża, poddano ją w areszcie okrutnym torturom. Mdziwani, należący do kręgu przyjaciół Stalina, został zamordowany. Kaftaradze natomiast ocalał, ponieważ przy jego nazwisku widniejącym na liście skazanych Stalin postawił poziomą kreskę. W 1939 roku Stalin przypomniał sobie o dawnym przyjacielu i kazał go sprowadzić do siebie z więzienia na Łubiance. Kaftaradze został zastępcą ministra spraw zagranicznych, a później ambasadorem w Rumunii. W państwie Stalina jednego dnia można było widnieć na liście skazanych, a na nazajutrz zostać ministrem. Najczęściej jednak było odwrotnie. Jeśli wierzyć Simonowi Sebagowi Montefiore, który rozmawiał z córką Kaftaradze, Marią, to Stalin jawi się jako pozbawiony uczuć psychopata. Kiedy rodzina Kaftaradze zajęła nowo przydzielone im mieszkanie w Moskwie, późnym wieczorem z nieoczekiwaną wizytą, zjawili się u nich Stalin i Beria, przynieśli ze sobą gruzińskie specjały z restauracji Aragwi, pili i jedli aż do rana. Któż to ją tak ostro przesłuchiwał? Wypytywał Stalin z rzekomym oburzeniem żonę Kaftaradze, która w czasie krótkiego pobytu w areszcie zupełnie osiwiała. A potem wziął na kolana córkę gospodarzy i śpiewał. Mały kobold z twarzą pełną dziobów po ospie siedział tam i tak pięknie śpiewał. Maria była oczarowana, a zarazem przerażona. Był tak miły, tak łagodny. Pocałował mnie w policzki, a ja spojrzałam w jego miodowo-orzechowe, lśniące blaskiem oczy. Ale bardzo się bałam. Sergiej Kaftaradze wspomina, że kiedy zwolniono go z więzienia i przyszedł na Kreml wezwany przez Stalina, ten rzucił mu na pożegnanie. A jednak chciałeś mnie zabić. Kaftaradze poczuł na plecach zimny pot. Gdyby Stalin pisał pamiętniki, powstałoby zapewne nowe wydanie krótkiego podręcznika historii partii komunistycznej, uważa Robert Tucker. Nic jednak nie wskazuje na to, że Stalin działał z pobudek ideologicznych, wydając rozkazy zabijania funkcjonariuszy partii, urzędników i wojskowych. Wszystko natomiast zdaje się przemawiać za tym, że Stalin był mordercą, któremu zabijanie i zadawanie bólu sprawiało radość i który wykorzystywał argumenty ideologiczne zapisane w kanonicznych tekstach teoretyków marksizmu do tego, by móc na zewnątrz uzasadnić swoje przestępcze decyzje. W kręgu najwyższych działaczy partyjnych wypowiadał się natomiast przeciwko represjom jako metodzie działania. Gdyby Stalin napisał pamiętnik, byłyby to prawdopodobnie kłamliwe historie na temat spisków i zdrajców. Nie znalazłoby się w nim natomiast nic na temat jego osobistych przemyśleń, poglądów i przekonań. Stalin nigdy nie ujawniał publicznie tego, co naprawdę myślał. Zresztą dla zrozumienia stalinowskiej przemocy i represji wiedza ta jest zbędna. Stalin działał bowiem według wzoru, który był łatwo rozpoznawalny zarówno dla jego współczesnych, jak i dla późniejszych pokoleń. Można to interpretować w różny sposób, ale można ten wzorzec zidentyfikować. I tylko o to tu idzie. Stalin był brutalnym mordercą, który stopniowo nasilał skalę represji, ponieważ każde bezprawie rodziło następny gwałt. Jeśli ktoś raz trafił do więzienia, gdzie poddawano go okrutnym torturom, miał nikłą szansę powrotu na wolność ponieważ gdyby przeżył, stałby się żywym znakiem stalinowskiego okrucieństwa, przypominając dyktatorowi, że istnieją ludzie, którzy nigdy nie zapomną, jak z nimi postąpiono. Stalin nie zapominał nigdy, więc zakładał, że inni odczuwają tak jak on. W jego ojczyźnie ktoś, kto zabił, musiał liczyć się z tym, że krewni ofiary zemszczą się na nim. Sprawca mógł uniknąć krwawych porachunków tylko wówczas, gdy zabił wszystkich krewnych swojej ofiary, albo w inny sposób uczynił ich niezdolnymi do walki. Nie inaczej wyobrażał sobie Stalin sposób traktowania wrogów ludu i ich krewnych. Zwycięzca nie może żyć w spokoju, jeśli nie zabije pokonanych. Miał powiedzieć Cengiz Han. Zdanie to podkreślił Stalin w jednej z czytanych przez siebie książek historycznych, a w czerwcu 1937 roku Dał przykład takiej logiki myślenia, kiedy kazał rozstrzelać nie tylko ścisłych współpracowników szefa NKWD Jagody, ale i wszystkich związanych z nim funkcjonariuszy NKWD z obozu pracy w Mitrowsku. Ich zwłoki miały zostać ułożone w pobliżu daczy byłego naczelnika NKWD, co miało oznaczać, że klienci muszą dzielić ze swym patronem zarówno radości, jak i cierpienie. Kiedy w listopadzie 1937 roku w kolejną rocznicę rewolucji Stalin wzniósł toast w gronie swoich najbliższych współpracowników, zaczął mówić o niszczeniu klanów rodowych i rodzin. Przewodniczący kominternu, Georgi Dimitrow, zapisał w swoim dzienniku słowa Stalina. I my będziemy niszczyć każdego z tych wrogów, nawet jeśli jest to stary bolszewik. Będziemy niszczyć jego klan, Całą jego rodzinę. Każdego, kto swoimi czynami i w myślach podejmie atak na jedność socjalistycznego państwa, będziemy bezlitośnie niszczyć. Wznoszę toast za zniszczenie wszystkich wrogów i ich klanów. Do końca. System brania zakładników i aresztowania całych rodzin stał się w latach wielkiego terroru częścią systemu strachu. Krewnych brano jako zakładników nie tylko po to, by wymusić zeznania na naresztowanych. Po śmierci ofiary nie kończyły się cierpienia żony, dzieci i dalszych krewnych. 19 czerwca 1937 roku Stalin rozkazał Jeżowowi natychmiast deportować do Moskwy żony Radka, Bucharina, Rudzutaka, Jagody, Tuchaczewskiego i innych generałów. Kilka dni później, 5 lipca, wydał polecenie, by aresztować i na okres od 5 do 8 lat zamknąć w obozach pracy w syberyjskim Narymie i kazachskim Turgaju żony oskarżonych o zdradę państwa trockistów i szpiegów. Ich dzieci miały zostać umieszczone w domach dziecka NKWD. W listopadzie 1937 roku Stalin po raz pierwszy otrzymał od Jeżowa nie tylko listy z nazwiskami aresztowanych komunistów, oficerów armii i ludzi NKWD, lecz również listę z nazwiskami ich żon. Jeżow posłał ją Stalinowi z prośbą, by usankcjonował również rozstrzeliwanie kobiet. Stalin, jak można się było spodziewać, dał na to zgodę. System Stalina zaczął być czasem traktowany przez jego aparatczyków jako coś normalnego. Dlaczego represje objęły również kobiety i dzieci? Zapytał po latach Mołotowa dziennikarz Felix Czujew. Jak pan myśli, dlaczego? Odpowiedział pytaniem Mołotow. W jakiś sposób musieli być izolowani? Inaczej staliby się rodzajem kanału, przez który płynęłyby Wszystkie możliwe skargi. Odcinek 26. 7. Masowy Terror. Terror szalał wszędzie. Dosięgnął nie tylko komunistów i generałów, lecz niszczył wszystkie warstwy sowieckiego społeczeństwa. Od samego początku również dyrektorzy inżynierowie w fabrykach oraz przewodniczący kołchozów byli oskarżani o niewypełnianie planów, produkcję bubli i wypadki przy pracy. A w konsekwencji aresztowani i rozstrzeliwani. Terror w tych kręgach zaczął się na początku drugiego planu pięcioletniego. W samym Donbasie w latach 1933-36 Posadzono w obozach pod zarzutem sabotażu i pasożytnictwa lub rozstrzelano ponad 1500 osób z kadry kierowniczej kopalń i zakładów przemysłowych. W Smoleńsku na początku 1937 roku dyrektor fabryki tekstyliów i jego najbliżsi współpracownicy aresztowani zostali za fałszowanie liczb w planach produkcji. Niezorganizowanie ubrań roboczych dla szwaczek – i wypłacenie zarobków tylko administracji zakładu. Działalność połoskowa, meldowało w tej sprawie NKWD w sprawozdaniu przesłanym do Moskwy, była nastawiona na wywoływanie masowego niezadowolenia wśród robotników. Czy mogło to dziwić? Dyrektora uznano za mózg terrorystycznej grupy trockistowskiej. Taka stygmatyzacja służyła też w istocie integracji negatywnej, gdyż wprawdzie robotnicy i chłopi nie mogli poprawić swojego losu, mogli jednak denuncjować czerwonych dyrektorów i ich bliskich współpracowników, co dla tych ostatnich skutkowało więzieniem. Siepacze Stalina nie musieli robić nic od siebie, wystarczyło zaczekać, kiedy sami robotnicy zrobią to, co było do przewidzenia. Denuncjatorami byli najczęściej ludzie pracujący na akord, którzy chętnie odgrywali się w ten sposób na przełożonych. W końcu sierpnia 1936 roku w Jermino w Donbasie górnik Aleksiej Stachanow wydobył na jednej zmianie 102 tony węgla i w ten sposób wykonał 1400% normy. Socjalistyczny wyścig pracy został zorganizowany przez lokalny komitet partii, który przydzielił Stachanowowi dwóch pomocników, by mogli pobić rekord wydobycia, a tym samym wydajności pracy. Wiadomość o dokonaniu Stachanowa rozeszła się w kraju lotem błyskawicy. Na początku września prawda donosiła już o powstaniu ruchu Stachanowców. Stalin i jego pomocnicy zrozumieli od razu, że w ruchu tym kryje się wielka siła. Ordzonikidze upatrywał w pracy na akord i w socjalistycznym współzawodnictwie pracy sposób na przełamywanie oporu kierownictwa zakładów przed narzuconymi wysokimi wskaźnikami planów produkcji, a także możliwość kompensowania zacofania technicznego żelazną wolą pracy. Dyrektorzy, którzy przeciwstawiali się nierealnym planom produkcji, stawali się zatem łatwym łupem proletariackich karierowiczów. Byli przez nich oskarżani o defetyzm i brak wiary w zwycięstwo wspólnej sprawy. Już wkrótce ruch Stachanowców stał się zasadą organizacji gospodarki sowieckiej. Zimą 1935 roku objął on wszystkie gałęzie przemysłu, a nawet plantacje bawełny na Kaukazie i w Azji Środkowej. Robotnicy stachanowcy przenosili góry. Byli to bolszewiccy ludzie czynu, którzy ignorowali obawy drobnomieszczańskich specjalistów. Dlatego Stalinowi to się podobało. W końcu listopada 1935 roku wódz polecił opublikować wprawdzie, że walkę o wysokie normy należy prowadzić we wszystkich gałęziach przemysłu. A żeby każdy zobaczył, że nowy styl odpowiada jego woli, Stalin pojawiał się na kongresach z przodownikami pracy, podejmował bohaterów pracy na Kremlu i kazał się z nimi fotografować. Zdjęcia te publikowała potem Prawda. Stachanowcy otrzymywali przywileje i premie. Mogli dokonywać zakupów w sklepach, w których zaopatrywali się funkcjonariusze partyjni. Sam Stachanow dostał auto i luksusowe mieszkanie, stając się symbolem tego, do czego można dojść, jeśli człowiek całkowicie odda swe siły sowieckiej gospodarce? Jednocześnie jednak był to powód, dla którego robotnicy i chłopi nienawidzili aktywistów stachanowskich i ich odrzucali. Stachanowcy bowiem wywierali presję na budowach i w fabrykach. Z ich powodu rosły normy produkcji, a poza tym otrzymywali oni przywileje, o jakich nikt poza nimi nie mógł marzyć. W dodatku osiągnięcia Stachanowców w sowieckim przemyśle często nie były w ogóle użyteczne. Stachanowcy zakłócali procesy produkcyjne i powodowali wypadki przy pracy, bo nie umieli obsługiwać maszyn. Poza tym, praca na akord prowadziła do marnowania ludzkiej energii tam, gdzie nie chodziło o siłę mięśni robotnika. Jakiś sens mogło bowiem mieć wytwarzanie na akord produktów, których nikt nie potrzebował, albo zbieranie bawełny czy kopanie psujących się na polach kartofli, jeśli brakowało składów, w których można by je było potem przechowywać? W gruncie rzeczy nie chodziło jednak wcale o wydajność pracy i podnoszenie wskaźników produkcji. Ruch Stachanowski budził resentymenty, polaryzował środowisko ludzi pracy, wywoływał niezadowolenie i ujawniał ukrytych wrogów, którzy nie wierzyli w powodzenie tej bolszewickiej inicjatywy. Burdzjonikidze już we wrześniu 1935 roku kilka tygodni przed rozpoczęciem kampanii socjalistycznego współzawodnictwa pracy był przekonany, że jej wprowadzenie wyłowi skryjówek sabotażystów i szkodników. Sam Stalin przemówił w listopadzie 1935 roku do delegatów pierwszej wszechzwiązkowej konferencji przodowników pracy. Ostrzegał przed sabotażystami i pasożytami, którzy są przeciwni walce klasowej robotników i zapowiedział, że wszyscy dyrektorzy i kierownicy przeciwni nowym metodom pracy dostaną małego szturchańca. Ruch stachanowski był rewolucją kadr, ponieważ z niego wywodzili się nowi członkowie partyjnych elit. W 1936 roku w samym Donbasie ponad 300 stachanowców objęło funkcje kierownicze w fabrykach i kopalniach. Jednocześnie stanowił on pogrom polityczny dokonany na dyrektorach, inżynierach i specjalistach produkcji. Kto protestował przeciwko szkodliwej działalności przedowników pracy, był aresztowany i oskarżany w procesie publicznym o sabotaż. Reżim mógł oskarżyć kogoś takiego o wszystkie wypadki, przerwy w produkcji czy nieudane żniwa, a nawet o straty spowodowane pracą stachanowców. W roku 1937 pełnienie funkcji dyrektora czy technika w zakładzie niosło ze sobą realne zagrożenie życia. Tylko w Donbasie NKWD aresztowało do kwietnia 1938 roku jedną czwartą wszystkich inżynierów i szefów produkcji. W niektórych zakładach nie było w końcu żadnych specjalistów. Zniknęli po prostu i nikt nigdy się nie dowiedział, czy nie zostali zastrzeleni wspominał jeden z zagranicznych inżynierów. Produkcja załamywała się, bo nowym robotnikom, którzy zastępowali dotychczasowych, brakowało fachowej znajomości rzeczy i podobnie jak poprzednicy drżeli przed odpowiedzialnością. Na placach budowy, w kopalniach i w zakładach pracy przypadki denuncjacji stały się epidemią. Często to właśnie robotnicy Stachanowcy dowodzili w ten sposób swojej lojalności, donosząc na dyrektorów przeciwstawiających się niedorzecznemu wyścigowi w pracy. Stalinowi podobała się czujność Stachanowców, a kiedy robotnicy nie wiedzieli, kto jest odpowiedzialny za ich kiepską sytuację, Stalin podsuwał im właściwą odpowiedź. Gdy robotnicy z kopalń w Donbasie skarżyli się na godne pożałowania warunki pracy, Stalin natychmiast im uświadomił, kto jest za to odpowiedzialny. Dyrektor jest wrogiem ludu. Winni strat i wypadków byli robotnicy, lecz to dyrektorzy musieli najczęściej odpowiadać jako sabotażyści za ten stan rzeczy. I żeby kontrast między robotnikami a wrogami ludu był jeszcze bardziej widoczny, w latach wielkiego terroru reżim przeprowadzał w regionach uprzemysłowionych procesy pokazowe, na których prości robotnicy z całą mocą. Występowali przeciwko panom w Białych Kołnierzykach, wyładowując na nich swoją złość i nienawiść. W Donbasie, w wielkim okręgu węgla i stali przypadki te były bardzo częste również i z tego powodu, że lokalny sekretarz partii z obawy, że represje Stalina dotknął w końcu jego samego, sam namawiał do praktyk powszechnej denuncjacji i donoszenia na innych. Rok 1937 był również czasem okropności na wsi. Chłopi, którzy nie oddali dostaw w ustalonej wysokości, byli oskarżani o sabotaż. Wczesną wiosną 1937 roku w regionach zachodnich usunięto z kołchozów kontrrewolucyjne i socjalnie szkodliwe elementy i rozstrzelano wszystkich, na których padło podejrzenie, że ukrywali przed urzędnikami swoje prawdziwe pochodzenie i sabotowali dostawy zboża. W ostatnich dwóch latach, referował na piśmie Kaganowiczowi szef smoleńskiego NKWD, 17 niższej rangi aktywistów partii i rad zostało zabitych przez elementy kontrrewolucyjne. Sześciu zostało rannych, 83 osoby zostały zaatakowane i pobite. Wśród nich znaczną część stanowią stachanowcy z kołchozów i sowchozów. W tym samym czasie elementy kontrrewolucyjne spowodowały 300 podpaleń mienia kołchozowego, własności aktywistów partyjnych i rad niższej rangi. Szefowi partii Azerbejdżanu, Bagirowowi, Stalin polecił oczyścić graniczny region nachiczewań z ludzkich śmieci. Bagirow spełnił to polecenie. Na jego rozkaz zlikwidowano mieszkańców całych wsi, a chłopów, którzy nie dostarczyli wyznaczonych planem ilości bawełny, aresztowano i rozstrzelano. 3 sierpnia 1937 roku Stalin wysłał do wszystkich sekretarzy partii na prowincji telegram, w którym dał wyraz swemu niezadowoleniu z powodu niewystarczającej jego zdaniem skali represji. Nie może być tak, argumentował, by ujawnianiem i likwidowaniem sabotażystów zajmowało się tylko NKWD i żeby chłopi kołchozowi nie brali udziału w walce z wrogami. Nakazał też komitetom partii we wszystkich rejonach zorganizować dwa, trzy pokazowe procesy przeciwko wrogom ludu, którzy podstępem dostali się do komórek partii i rad, żeby tam przeprowadzać swoje wraże zamiary. O przebiegu procesu i wyrokach należy wyczerpująco informować lokalną prasę. W następnych dniach Stalin rozesłał dziesiątki telegramów na prowincję, w których wzywał lokalnych sekretarzy partyjnych do karania przez rozstrzeliwanie odpowiedzialnych za kiepskie wyniki żniw, uszkodzenia maszyn i wypadki w kołchozach. O takim rozliczaniu się z wrogami ludu ma również informować lokalna prasa. 28 lipca 1937 roku Stalin wysłał telegram do Andrieja Andriejewa, który na polecenie biura politycznego udał się do Saratowa, by tam nadzorować machinę terroru. Komitet Centralny zgadza się z waszymi propozycjami, żeby postawić przed sądem i rozstrzelać byłych pracowników MTS, Stacja Maszyn i Traktorów. Dziesięć dni później nakazał szefowi partii tego regionu zlikwidować dalszych funkcjonariuszy władzy na wsiach. KC proponuje, by w czasie siedmiu dni przeprowadzić przyspieszone procesy oskarżonych o podpalenia, wszystkich skazać na rozstrzelanie i wyroki ogłosić w lokalnej prasie. Reżim umożliwił chłopom wzięcie odwetu za doznane niesprawiedliwości bez pociągania do odpowiedzialności prawdziwych ciemiężców wsi. Tylko w Autonomicznej Republice Czuwaskiej od kwietnia 1937 roku. Aresztowano i postawiono przed sądem 360 przewodniczących kołchozów, ponieważ bili kołchoźników i w inny sposób przekraczali swoje kompetencje. Prasa informowała o procesach, przedstawiając dramaty rozgrywające się w salach sądowych jako zemstę ludu pracującego na jego wrogach i ciemiężycielach. Na łamach prasy chłopi mogli występować jako mściciele i oskarżyciele. Nazywać podsądnych kanciarzami, świniami i ludożercami i życzyć im śmierci. Tam, gdzie panował terror, Stalin odnosił sukcesy. Kiedy szef partii na Syberii, Robert Aichem, mówił na plenum KC w październiku 1937 roku o osiągnięciach syberyjskiego rolnictwa, Stalin już wiedział, co na to wpłynęło. Chłopi kołchozowi sami uwolnili się od sabotażystów. Są szczęśliwi. Podobnie jak w latach wojny domowej również teraz reżim stosował przemoc i represje wobec robotników, którzy krytykowali decyzje kierownictwa i burzyli się przeciwko zasadom dyscypliny pracy w fabrykach. Właśnie po zamordowaniu Kirowa, deportowano z Leningradu z początkiem 1935 roku około 40 tysięcy ludzi. W Donbasie. Zabijano w lecie tegoż roku kułaków i bandytów. Robotnicy, którzy śpiewali piosenki krytykujące kierowa i takie, w których życzyli Stalinowi śmierci, byli deportowani na Sybir. W 1937 roku tysiące robotników uznanych za sabotażystów i wrogów ludu zostało rozstrzelanych przez komandę NKWD. W jednej z dzielnic Donbasu zastrzelono pewnego dekarza sabotażystę, jego jedyne przestępstwo polegało na tym, że niezadowalająco szybko pracował. W innej miejscowości pewien robotnik musiał umrzeć, ponieważ uczestniczył w niedzielnym nabożeństwie. W obwodzie Iwanowskim tysiące robotników wpadło w szpony NKWD, dlatego że skarżyli się na warunki życia i pracy. Na początku sierpnia 1937 roku NKWD z Aleksandrowska, położonego w tym obwodzie, meldowało, że wśród dwóch tysięcy robotników pracujących w miejscowej fabryce odbiorników radiowych znajdowało się 112 socjalnie obcych elementów usuniętych wcześniej z Moskwy. Teraz ci nowi pracownicy uprawiali tu sabotaż. Nikt nie zliczy, ile istnień ludzkich padło ofiarą tego terroru. Kiroaki, Kuromija mówi o Pięćdziesięciu tysiącach ludzi zastrzelonych w samym Donbasie, ośrodku sowieckiego węgla i stali. Byli to robotnicy i chłopi. Masowy terror, który rozpoczął się latem 1937 roku i trwał do jesieni 1938 roku, był próbą zastraszenia społeczeństwa i zlikwidowania wszystkich potencjalnych przeciwników reżimu. Tak też pojmował rolę terroru sam Stalin, kiedy w połowie 1937 roku zdecydował, by zabijać ludzi, trzymając się podanych wielkości liczbowych. Wprawdzie o tym, jak sobie to wyobraża, powiedział otwarcie dopiero w lipcu 1937 roku, ale decyzję podjął najprawdopodobniej już na początku roku. W tym bowiem czasie dotarły do niego jego załóżników w biurze politycznym, Jobowe wieści z prowincji o faktach, które w tym kręgu władzy uważane były za niemożliwe. W wielu miejscach obywatele korzystali z praw przewidzianych w nowej konstytucji i wyrażali własne opinie na temat swoich nędznych warunków życia. Wychodziło więc na jaw coś, o czym nikt nie odważył się głośno mówić. Powołując się na prawa stalinowskiej konstytucji, chłopi prosili władze w podaniach i petycjach o otwarcie świątyń. I zapewnienie im obiecywanych swobód religijnych. W styczniu 1937 roku, bezpośrednio przed rozpoczęciem plenarnego posiedzenia Komitetu Centralnego, Kaganowicz, Andrzejew i Jeżow otrzymali raport zastępcy kierownika Wydziału Oświaty i Kultury KCWKPB, Tamarkina. Wszędzie, pisał Tamarkin, organizują się klechy i nikt im nie przeszkadza w uprawianiu antysowieckiej propagandy. Na Ukrainie duchowni odważyli się nawet wysłać do Kijowa delegację z prośbą do rządu o otwarcie pozamykanych kościołów. Nad środkową wołgą duchownym udało się w niektórych miejscach zorganizować na ulicach procesje i demonstracje. Demonstracje te były dozwolone, bo gwarantowała to nowa konstytucja. Nad Morzem Czarnym duchoborcy, członkowie pewnej chrześcijańskiej sekty, odmawiali wstępowania do armii w charakterze poborowych i wyrzucali książeczki wojskowe. Nawet związek wojujących bezbożników przestał być miejscem, gdzie wyznaje się poglądy socjalistyczne. Aparat związku wojujących bezbożników jest w wielu miejscach opanowany przez trockistów i innych kryminalistów. Do podobnych manifestacji doszło podczas drugiego wszechsowieckiego spisu ludności w styczniu 1937 roku. Nikt z przywódców partyjnych Najwyraźniej nie przewidział, że chłopi i robotnicy będą się oficjalnie przyznawać do praktykowania religii. Ponad połowa wszystkich zapytanych odpowiedziała w sposób, który dla kierownictwa politycznego w Moskwie był szokiem. Nawet w zachodnich regionach Imperium Sowieckiego fakty okazały się zaskakujące. Na wsiach w rejonie Smoleńska 69,9% wszystkich dorosłych określiło się jako wierzący. Napisał do Kaganowicza szef lokalnej NKWD. Stalin nakazał wprawdzie zabić dostarczycieli złej wiadomości, czyli organizatorów spisu narodowego, nie miał jednak innego wyjścia i musiał spojrzeć prawdzie w oczy. Jak to możliwe, zadawał sobie zapewne pytanie, że ludzie, którzy obawiali się organów bezpieczeństwa i represji, tym razem otwarcie mówili o znaczeniu religii w swoim życiu? Załóżnicy Stalina. Natychmiast znaleźli wyjaśnienie tego faktu, pasujące do stylu myślenia ich wodza. To wrogowie sowieckiej władzy podburzyli i zindoktrynowali naród. Na plenum Komitetu Centralnego w marcu 1937 roku wystąpili regionalni sekretarze partii tłumacząc to zjawisko tym, co zawsze, czyli wskazując na wrogie elementy kułaków i duchownych. Którzy wykorzystali niedawną kampanię dla spopularyzowania nowej Konstytucji, a spis narodowy do rozpowszechniania postaw antysowieckich. Jemilian Jarosławski, przewodniczący Związku Wojujących Bezbożników, fantazjował o potężnych wrogach, którzy rzekomo tylko czekali, by zorganizować antysowieckie wybory i zniszczyć istniejący porządek polityczny. Nawet w obwodzie smoleńskim oddalonym zaledwie o kilkaset kilometrów od Moskwy, istniało jeszcze ponad tysiąc świątyń i 836 duchownych. Baptyści i sekty ewangelickie nie czuli lęku przed represjami. W rejonie smoleńskim mieszkało ponad sześć tysięcy członków sekt. Byli zorganizowani w dwustu grupach i stanowili zagrożenie dla sowieckiego porządku, jak uważali czekiści, którzy musieli sporządzić sprawozdanie na ten temat. Kaganowicz, który otrzymał te informacje, nie widział innego wyjścia jak tylko aresztować i zlikwidować popów. Od 1935 roku wielu kułaków i duchownych zaczęło wracać z więzień i obozów do swoich wsi, ponieważ amnestia, którą ogłoszono w sierpniu 1935 roku, objęła ponad 78 tysięcy osób. Z jakiego to powodu zwolnienie mieliby dobrowolnie podporządkować się reżimowi? Kto stracił dom i własne obejście, żonę i dzieci, kto doświadczył głodu i zimna, ten był stracony dla współpracy z socjalizmem. Z tą prawdą władza na prowincji została szybko skonfrontowana, gdyż niektórzy zwracających zażądali rehabilitacji i przywrócenia im dawnej własności. Jakow Popok, pierwszy sekretarz Turkestańskiej organizacji partyjnej ujawnił przed Komitetem Centralnym w marcu 1937 roku alarmujące fakty. Powracające do wsi całe klany rodzinne, powołując się na konstytucję, prosiły o to, by zwrócono im ich ziemię. W niektórych wsiach powracających kułaków zatrudniano nawet w kołchozach, ponieważ nie było już powodu, by im to utrudniać. Na Syberii. Zwolnieni z obozów więźniowie, którzy nie mieli po co wracać w rodzinne strony, łączyli się w przestępcze bandy. Nawet w miastach czyhały niebezpieczeństwa. Szukając schronienia w miastach, z syberyjskich wsi osiedli specjalnych uciekło w latach 1931 37 prawie 400 tysięcy byłych kułaków. Szef uralskiego obwodu partii Iwan Kubakow mówił o tysiącach obcych elementów. Ludzie ci podczas akcji rozkłaczania wsi uciekli do miast i teraz domagali się rehabilitacji. Najbardziej niebezpieczna była sytuacja na Syberii, w krainie Łagrów i osiedli specjalnych. Robert Eiche, szef zachodnio-syberyjskiej organizacji partyjnej, wołał na forum plenum, że wszędzie istnieją zagorzali wrogowie, którzy ze wszystkich sił starają się prowadzić walkę z sowieckim państwem. Na wsiach i w miastach Syberii panują zacofane poglądy i wrogie nastroje, które trzeba wykorzenić. Pozbyć się też trzeba wyrzutków rewolucji, ulicznych opryszków, włóczęgów, żebraków, sierot i prostytutek. Bo nowy porządek mogą reprezentować jedynie nowi, posłuszni ludzie. W przekonaniu Stalina i jego świty należało zniszczyć wszystkich ludzi zepchniętych na margines społeczny w efekcie przemian wywołanych wielkim przełomem. Reżim sprawił zresztą, że poprzez systematyczne stygmatyzowanie i represje ludzie ci zaczęli w ogóle być widoczni. Tak czy inaczej, stalinowskie poczucie zagrożenia nie polegało na pustych urojeniach. Na Syberii grupy bandyckie, tworzące się ze zwolnionych bądź zbiegłych więźniów, napadały na kołchozy, pociągi i posterunki milicji. We wszystkich miastach Związku Sowieckiego Budzili niepokoje skłonni do rabunków i gwałtów bezdomni lub młodociani pochodzący ze środowisk robotniczych lub kryminalnych. W Omsku gwałty, kradzieże, mordy i zabójstwa były na porządku dziennym. Milicja nie umiała dać sobie rady ze skalą przestępstw. Na Północnym Kaukazie władza sowiecka prowadziła jeszcze w połowie lat trzydziestych wojnę z poruszającymi się w nieprzebytych górach uzbrojonymi bandami Czeczenów i Inguszów które napadały na bazy socjalistycznego porządku. Istniały zatem powody, na które Stalin mógł wskazywać, by uzasadnić swój plan mordowania. Na Północnym Kaukazie, na wschodzie Ukrainy i na Syberii masowe operacje zmierzające do zniszczenia bandytów, elementów społecznie niebezpiecznych i kryminalistów rozpoczęły się już w 1933 roku. Milicja kolejowa koncentrowała się na chwytaniu zbiegłych chłopów i kryminalistów w pociągach i na węzłowych stacjach kolejowych, gdyż łatwo mogli zniknąć w chaosie wywołanym kolektywizacją. Na wiosnę 1935 roku GPU urządziła polowanie na chuliganów i bezdomne dzieci. Wytropiono 160 tysięcy, a 60 tysięcy umieszczono w domach dziecka NKWD. Dlaczego? pisał Woroszyłow do Stalina, nie każemy rozstrzelać tej hołoty. Czy mamy czekać, aż staną się dorosłymi przestępcami? Wprowadzone w 1932 roku wewnętrzne paszporty pomagały tajnej policji kontrolować ruch obywateli i odróżniać wrogów od przyjaciół. Jednak potężne kampanie nie zlikwidowały dylematów władzy, a raczej je z całą jaskrawością podkreśliły, ponieważ zwiększyły jeszcze liczbę trendowatych. Na początku 1937 roku szef NKWD Syberii Zachodniej, Sergiej Mironow, jeszcze raz potwierdził te zagrożenia. W regionie Kemerowo, regionie kopalń, było, jak zameldował, 9 tysięcy elementów społecznie niebezpiecznych. Kułaków, bandytów, białogwardzistów i duchownych. W obwodzie na rymskim i w kuźnieckim zagłębiu węglowym Kuzbas żyło ponad 200 tysięcy wypędzonych kułaków, bandytów, włóczęgów i żebraków. Zdaniem Mironowa stanowili oni poważne zagrożenie dla porządku społecznego, ponieważ byli potencjalnymi sabotażystami i szpiegami, którzy przy pierwszej okazji mogliby przejść na stronę Japończyków jako ich sprzymierzeńcy w walce przeciwko władzy sowieckiej. Dlatego należało ich raz na zawsze zlikwidować. Takie meldunki podobały się Stalinowi, pozwalały by dał swobodny upust instynktowi niszczenia. 3 lipca organizacje partyjne we wszystkich republikach i obwodach otrzymały telegram od dyktatora, który przygotowywał je na planowaną akcję represji. Stwierdzono, że większość byłych kułaków i kryminalistów, którzy w swoim czasie zostali spędzeni z różnych regionów w regiony północne i na Syberię, a po skończonym wygnaniu wrócili do swoich regionów. Jest głównymi prowodyrami każdego rodzaju antysowieckich i szkodliwych przestępstw, zarówno w kołchozach i sowchozach, jak i w transporcie, a w niektórych regionach również w przemyśle. KC wszechzwiązkowej partii komunistycznej proponuje wszystkim sekretarzom i organizacjom obwodowym oraz wszystkim przedstawicielom NKWD w obwodach i republikach rejestrowanie wszystkich powracających w swe strony kułaków i kryminalistów, by najniebezpieczniejsi z nich natychmiast mogli zostać aresztowani i osądzeni na drodze administracyjnej przez trzyosobowe komitety, a następnie rozstrzelani, a pozostałe, mniej aktywne, lecz równie niebezpieczne elementy zostały zarejestrowane i wygnane w regiony wyznaczone przez NKWD. Karce Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej proponuje, by w ciągu pięciu dni zostały mu przekazane nazwiska członków trzyosobowych komisji oraz liczba tych, którzy mają zostać rozstrzelani albo wygnani. Jak zawsze, kiedy Stalin zdecydował się zastosować terror, pozostawiał swoim zaufanym pretorianom i lokalnym satrapom decyzję o tym, kto ma umrzeć, a kto może żyć. Odcinek 27: Śmierć wielu zapewniała życie niewielu. Telegram dyktatora spowodował nerwowe działania w komitetach partyjnych i jednostkach NKWD na prowincji. Już kilka dni później do Moskwy napłynęły pierwsze odpowiedzi, które informowały wodza, jak sekretarze partii wyobrażają sobie przeprowadzenie tej akcji. Szef partii w Moskwie, Nikita Hruszczow. Zaproponował biuru politycznemu, że aresztuje się 41 805 ludzi, z czego 8,5 tysiąca zostanie rozstrzelanych, a pozostałych wyśle się do obozów koncentracyjnych. Również szef NKWD Syberii Zachodniej dobrze się poczuł w roli bezwzględnego egzekutora i podjął się przeprowadzenia represji na ogromną skalę. Polecił sporządzić listę 26 tysięcy ludzi. Z których 11 tysięcy przewidzianych było do rozstrzelania, a 15 tysięcy do wysłania do obozów. Już 9 i 10 lipca biuro polityczne zatwierdziło propozycje szefów partii Syberii Zachodniej, Baszkirii, Osetii Północnej, Republiki Czuwaskiej, Regionu Morza Czarnego, Dalekiego Wschodu i Azerbejdżanu. Na terenie Syberii Zachodniej zamierzano rozstrzelać. 6600 kułaków i 4200 kryminalistów. W regionie Morza Czarnego 5721 kułaków i 923 kryminalistów. A do obozów wysłać ponad 7000 ludzi. W Azerbejdżanie planowano nie tylko likwidację tysiąca kułaków i kryminalistów, lecz ponadto wysłanie rodzin bandytów do obozów NKWD. We wszystkich regionach zostały powołane trzyosobowe komitety, tak zwane trojki, w skład których wchodzili miejscowy szef partii, szef NKWD i prokurator danego regionu. Propozycje personalne dotyczące składu trojek musiały być przedstawiane Stalinowi i on sam je zatwierdzał bądź zmieniał skład takiej komisji. Liczby, które otrzymywało biuro polityczne od komitetów partii z prowincji, Służyły NKWD do przygotowania planu operacji. 31 lipca 1937 roku Biuro Polityczne nadało jej kryptonim rozkaz 00447. Miała ona charakter tajny. Dlatego organy bezpieczeństwa i komitety partyjne otrzymały z początkiem sierpnia zarządzenie zobowiązujące je do zachowania w tej sprawie ścisłej tajemnicy. Najwyraźniej Stalin zdecydował w tym czasie rozszerzyć liczbę ofiar, instrukcja bowiem wymieniała nie tylko kułaków, którzy wrócili z wygnania albo którzy ukrywali się na wielkich budowach, lecz mówiła również o członkach byłych antysowieckich partii duchownych, sekciarzach, byłych oficerach białej armii, byłych urzędnikach carskich, bandytach i kryminalistach. Nie zawierała jednak wskazówek, kto ma zostać rozstrzelany, a kto tylko aresztowany lecz ogólnikową uwagę, że uwzględniając zróżnicowanie w regionach, należy zlikwidować fizycznie 72 950 osób, a 194 000 wysłać do łagrów. Krewnych aktywnych wrogów należało zamknąć w obozie, a krewnych pozostałych ofiar deportować z ich rodzinnych miejscowości i pozostawić pod systematyczną obserwacją. Choć instrukcja określała w przypadku każdego regionu ilu ludzi należy zakwalifikować do pierwszej, a ilu do drugiej grupy, lokalni szefowie NKWD sami musieli dokonać kategoryzacji ofiar. Na organa bezpieczeństwa państwa nakłada się zadanie zniszczenia w bezwzględny sposób tej całej bandy antysowieckich elementów. Stalin i w tym przypadku wolał dać jedynie do zrozumienia, czego oczekuje od swoich wasali. Nie świadczyło to bynajmniej o jego niezdecydowaniu czy też braku planu działania. Przeciwnie, niejasność i niepewność stanowiły istotę stalinowskiej techniki władzy i one właśnie nasilały intensywność represji podejmowanych przez niższych funkcjonariuszy władzy. Akcja masowych mordów miała rozpocząć się 5 sierpnia i zakończyć z początkiem grudnia tego samego roku. Zadanie selekcji ludzi spoczywało, jak powiedzieliśmy, na trojkach, które decydowały o klasyfikowaniu ofiar do jednej z kategorii, i w ciągu pięciu dni były zobowiązane dostarczyć kierownictwu NKWD sprawozdanie o podjętych decyzjach. Jerzy i Stalin zachowywali jednak kontrolę nad przebiegiem i rozmiarami akcji, gdyż wskazówki w instrukcji zawierały jedynie orientacyjne liczby przyszłych ofiar, a lokalni szefowie NKWD nie mieli prawa samodzielnie decydować o ich zmniejszeniu lub zwiększeniu. I w tym przypadku Stalin chciał mieć ostatnie słowo. Już 16 lipca 1937 roku, jeszcze przed podaniem do wiadomości zarządzenia w tej sprawie, Jeżow ściągnął do Moskwy szefów NKWD ze wszystkich republik i regionów, by przed